Witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować zgrzewarkę. Skoro zgrzewarka z jednego transformatora działa tak wyśmienicie, dlaczego nie pójść za ciosem i nie zrobić z dwóch? Otóż popełniłem taką zgrzewarkę. Jest to wersja troszeczkę bardziej zaawansowana. Tak ona wygląda. Do jej budowy wykorzystałem dwóch transformatorów. Oraz znacznie grubszego kabla. Zasada działania jest taka sama. Usuwamy uzwojenia te, na których jest dużo drucików nawinięte w dwóch transformatorach. Bierzemy kabel o linkę o dużym przekroju. W tym przypadku użyłem tutaj 50, czyli jeszcze grubszej niż w poprzednim. Ale za to uzyskaliśmy, jak widzicie, mniej zwojów, bo uzyskaliśmy dwa zwoje. Na jednym i na drugim. Jest to połączone w ten sposób. Pierwszy kabel idzie, robimy jeden zwój, drugi zwój, a następnie przechodzimy do następnego transformatora, gdzie robimy jeden zwój i drugi zwój. Następnie z tego transformatora wychodzimy i mamy nasz drugi biegun. Oczywiście zrobiłem tutaj już dodatkowo uziemienie. Wszystko jest polutowane. Obydwa są podpięte do prądu. Użyłem tutaj linki już troszeczkę grubszej. No i zrobiłem taką małą dźwignię. Jest ona zrobiona... Wszystko jest wykonane tutaj z desek dębowych. Mamy sprężynę, która nam cofa ramię do góry automatycznie. Tutaj zrobiłem taki otwór na szybko, żeby wyprowadzić jakoś sensownie te kable. No tutaj dodatkowo zrobiłem jakąś siatkę, żeby przez przypadek tam nie wkładać rąk, żeby jakiś klucz nam nie wpadł, czy po prostu zrobiłem tutaj zwykłą osłonę. Jak to działa? W tym momencie tak o, siłę docisku regulujemy sami ręką. Tu możemy naprawdę użyć bardzo dużej siły, jest to porządnie zamocowane. Do tego użyliśmy tak samo tych końcówek od migomatu, ścięliśmy im łebki i wszystko przykręciliśmy do naszej deski. Dodatkową ciekawą rzeczą tutaj jest pedał, który zrobiłem. Służy on do uruchamiania zgrzewarki na określony czas. Nogą naciskając, odpalamy naszą zgrzewarkę, puszczając, wyłączamy ją. Jak to działa? Chciałem to zrobić na początku na jakimś przekaźniku, ale jest dużo amper, po prostu tutaj idzie, a potrzebowałem na szybko coś zgrzać, więc powstała taka oto prowizorka, która służy mi do dziś. Co tam w środku znajdziemy? Sprężynę, która nam odbija ten pedał do góry cały czas. Nie wiem, czy to będzie widać, jest tam taka duża sprężyna. Chyba nie będzie tego widać. W dużym uproszczeniu te kable idą do 220, uruchamiając obwód naszych transformatorów. Te kable w środku są podłączone do dwóch takich dużych śrub i w momencie naciśnięcia pedału uzyskujemy po prostu złączenie z dużych śrub, żeby po prostu nie było problemu. Schemat podłączenia, jeżeli byście potrzebowali, piszcie, to rozrysuję Wam, jak to jest wszystko podłączone. Tym możemy już zgrzewać naprawdę grube blachy i nie powinniśmy mieć z tym żadnego problemu. Mam tu dwie blaszki grubości 0,5 mm. Oczywiście podłączając do prądu, jeszcze nigdzie tutaj prądu nie mamy, ponieważ nasz pedał jest niezałączony, także tak jak mówiłem, nic się nie dzieje. Przykładamy, ustalamy sobie mniej więcej siłę docisku, mocno, lekko. Dociskamy i teraz nogą nacisnę na chwilkę, na sekund, kilka czy na sekundę, ułamek sekundy, załączając urządzenie. Jak widzicie, powinno być to już zgrzane. Spróbujmy to teraz rozerwać. Dwie podkładki o grubości. Jedna 1,3 mm, druga 1,75 mm. Tutaj już użyjemy na pewno dłuższego czasu zgrzewania. Mocny docisk dwoma rękoma.
I nasze blaszki powinny być zgrzane. Zgrzew, nie wiem, czy jest idealny, czy nie, ale rozłączenie go jest naprawdę trudne. Zauważcie, te blachy nam się zaczynają wyginać. A ja nie jestem w stanie tego. Koszt produkcji tego urządzenia też nie powinien być jakiś kosmicznie duży. Myślę, że powinniśmy się zmieścić w granicy 100, może 150 zł. Pamiętajcie, aby kabel zasilający też kupić dobrej jakości oraz wtyczkę, ponieważ no, urządzenie nasze pobiera kilka amper, naprawdę. Z urządzenia korzystam już przeszło rok. Nie miałem z nim żadnych problemów, wszystko chodzi jak należy. Tak jak widzicie, tutaj chłodzenie także jest pasywne, nie robię tutaj żadnych wiatraków, dodatkowych rzeczy. Po prostu jest w przewiewnej obudowie, jeżeli to tak można nazwać. Także jak widzicie, transformatory MOT mają naprawdę fajną moc. Można z nich zrobić kilka fajnych urządzeń. Jeszcze jednym urządzeniem, którym robiłem z tych transformatorów, jest spawarka. Do jej konstrukcji użyłem także dwóch transformatorów oraz dwóch wiatraków z tychże mikrofal. Podpiąłem to. Tu troszeczkę inaczej robimy uzwojenia i już musimy patrzeć na napięcie, jakie jest, żeby nam się wygodnie spawało. Spawarka, potrzebowałem jakiejś mniejszej spawarki, która ma mniejszą moc i jest malutka, bo mam taką wielką krowę, z której rzadko korzystam po prostu. A potrzebowałem czegoś malutkiego, warsztatowego, czym mogę spawać elektrodami między 0, chyba tam 8 są najmniejsze. Ja tutaj używałem 1,1,2 mm i spawało mi się świetnie. Jeżeli chcecie coś na temat konstrukcji spawarki, z takich transformatorów, kosztów, schematów i tak dalej, piszcie w komentarzach pod tym filmem. Jeżeli znajdzie się kilka chętnych osób, to myślę, że nagram jakiś odcinek o tym, jak to zrobić, pokażę, jak to spawa. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie mój kanał i do następnego odcinka. Trzymajcie się!